Z wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy w sobotę informację o śmierci pana profesora Mariana Zembali. Profesor Marian Zembala był światowej sławy kardiochirurgiem. Asystował Zbigniewowi Relidze w pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce. Tę niezwykłą historię przeniesiono na duży ekran. W filmie Bogowie w rolę młodego Zembali wcielił się Piotr Głowacki. Profesor Zembala w 1997 roku jako pierwszy w Polsce najpierw przeszczepił choremu płuco, a kilka lat później płuco i serce. Urodził się w 1950 roku w Krzepicach. Nigdy nie zapomniał o tym, skąd pochodził. W ostatnich latach nawiązaliśmy bardzo bliską współpracę z panem profesorem ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Myślę, że nawet nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że zaprzyjaźniliśmy się z panem profesorem Marianem Zembalą, który podchodził tutaj do mieszkańców powiatu kłobuckiego, do ziemi kłobuckiej, krzepickiej z wielkim sentymentem. Cieszył się sukcesami młodzieży powiatu kłobuckiego do tego stopnia, że nie tak dawno, kiedy nasi młodzi maturzyści zdobyli 2 lata z rzędu pierwsze miejsce w województwie śląskim, mimo że już poruszał się na wózku, przyjechał tutaj do Kłobucka, żeby na spotkaniu pogratulować młodym ludziom tak wysokich osiągnięć. Na co dzień ich motywował. Na stronie starostwa jest wiele filmów, wypowiedzi pana profesora Zembali, gdzie wspierał młodzież, mieszkańców, mnie osobiście również jako starostę w bardzo, wielu sprawach. Właśnie taki był. Niezwykle uczynny i dobry. Liczyło się dla niego każde życie, dlatego tak chętnie je ratował. Inspirował i motywował każdego, kogo napotkał na swojej drodze. Trudno ukryć smutek i żal po śmierci profesora. Niedowierzanie, wielki żal, wielka strata. Jeszcze kilkanaście tygodni temu z młodzieżą, z 60-osobową grupą młodzieży z kłobuckich i krzepickich liceum byliśmy w Śląskim Centrum Chorób Serca. Profesor zaprosił uczniów z naszych stron do swojego drugiego domu, bo niewątpliwie tym było dla niego miejsce, w którym dyrektorował do ostatnich swoich dni. Lubił spotkania z młodzieżą, chętnie poświęcał jej swój czas. Wykład, który miał trwać 2 godziny, trwał prawie 4. Wiele związków rodzinnych, tam szczególnie z rejonu Krzepic, młodzież podchodziła, brała autografy, dużo z panem profesorem rozmawiali już tak prywatnie. Mieliśmy zaproszenie od pana profesora na kolejną wizytę młodzieży w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Niestety do tego spotkania już nie dojdzie. Profesor Zembala był absolwentem liceum w Krzepicach. Wielokrotnie podkreślał, że był to bardzo ważny i cenny czas w jego życiu. To absolwent naszego liceum, z którego zawsze byliśmy dumni. Sława światowa kardiochirurgii, znana w całej Europie, w kraju, a on nigdy nie zapominał o swoim liceum. Nie zapominał o szkole, nie zapominał o nauczycielach. I w każdych spotkaniach podkreślał to, jak dużo w jego życiu wniosły te 4 lata liceum oraz nauczyciele, którzy go uczyli. Cały czas starał się spłacić dług wdzięczności szkole, którą kochał. I spłacał ten dług szkole, którą tak kochał, z nawiązką, odwiedzając często krzepickie liceum. Gdy tylko mógł, pojawiał się na każdej ważnej uroczystości w powiecie kłobuckim, inspirując kolejne napotkane na swojej drodze osoby. To dzięki temu, że pan profesor potrafił wokół siebie jednoczyć ludzi. Potrafił inspirować, potrafił zachęcać, potrafił wyzwalać pasję, którą sam miał w sobie, powodowało, że horyzonty młodzieży otwierały się coraz szerzej. Zainspirował wielu młodych ludzi do pójścia na medycynę. Zawsze zachęcał, by inwestować w siebie. Ostatni raz gościliśmy profesora, gdy naszej szkolnej auli nadawaliśmy imię Ignacego Kozielewskiego. Doktor Ignacy Kozielewski to nauczyciel profesora. A profesor podzielił się z nami bardzo bogatymi wspomnieniami. I ta wizyta styczniowa w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie poprosił mnie do swojego gabinetu i pokazał makietę nowego skrzydła kliniki, które będzie oddawane w maju. Powiedział dyrektorze: zapraszam ciebie z młodzieżą na uroczyste otwarcie tego centrum. Może ja na tym otwarciu będę, ale ciebie, profesorze, już tam nie będzie. Cześć twojej pamięci.
Profesor Zembala pozostanie jednak w naszych wspomnieniach. Na zawsze zapisał się też w historii polskiej medycyny. Dzieło, które współtworzył, będzie nadal świetnie funkcjonować i ratować ludzkie istnienia. Zostanie z nami również wiele ważnych słów, które wypowiedział. Jakiś czas temu poprosiłem pana profesora Mariana Zembalę, czy zgodziłby się, abyśmy mogli wspólnie z Miejską, z panem Sebastianem Zielonką przygotować film, jego biografię o jego życiu, wielkim dorobku, aby był przykładem dla mieszkańców, dla młodzieży naszego powiatu. Pan profesor zdecydowanie wolałby zrobić film nie o nim, ale o jego ukochanym powiecie kłobuckim, w którym to chętnie by wystąpił. Finalnie jednak zgodził się na realizację i długą rozmowę przed kamerą. Przygotowaliśmy już częściowo materiał filmowy. Właśnie po tych wykładach z młodzieżą w Zabrzu nagraliśmy bardzo długą rozmowę z panem profesorem. Wykorzystamy ten materiał już nie jako biografię naukowca, czynnego, żyjącego człowieka, ale jako materiał wspomnieniowy. Jesteśmy to panu profesorowi winni za te wszystkie lata wsparcia, współpracy i przyjaźni. Jesteśmy mu to winni. Już wkrótce powstanie film ku pamięci profesora, w którym nie zabraknie jego wielu ważnych słów. Sebastian Zielonka, Miejska TV.